z ubiegania się o stanowisko przewodniczącej Platformy Obywatelskiej. Zaapelowało o poparcie kandydatury wiceprzewodniczącego PO i szefa klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie Borysa Budki. Tymczasem Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej zadeklarowała, że w wyborach tych odda głos na Tomasza Siemoniaka. W programie pierwszym Polskiego Radia dodała, że jej zdaniem jest on najlepszym kandydatem na szefa największej opozycyjnej partii. Musimy myśleć o wyborze szefa partii nie tylko jako kimś, kto będzie rządził partią, ale jako najpoważniejsza partia opozycyjna musimy myśleć o szefie partii również w kontekście ewentualnego przyszłego premierostwa, więc nie mam żadnych wątpliwości, że w sensie wagi politycznej, przy całej mojej sympatii dla Borysa Budki, no to waga Tomasza Siemoniaka, byłego wicepremiera, wieloletniego ministra, jest większą wagą. A sam Tomasz Siemoniak zadeklarował dziś w programie trzecim Polskiego Radia, że jeśli wygra wybory, będzie chciał powrotu Platformy Obywatelskiej do jej korzeni. Jestem w Platformie od początku, przez 19 lat, więc pamiętam najlepsze czasy, pamiętam też gorsze czasy. To są Sołowiny, z czego to się brało.